Send me an angel, Lord! So you can hump it! Spierdalaj! Hej, no witam już bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii przedstawień anime pod tytułem Chińskie bajki. A dziś zapoznam was z serialem tak świetnym, tak dobrze napisanym, z tak epicko dobrze napisanymi i zrobionymi fajnymi postaciami, że posracie się z wrażenia. Dzisiaj, panie i panowie, przedstawiam wam The Last Kingdom, albo jak to woli polskie tłumaczenie, Upadek Królestwa. Spierdalaj! Upadek Królestwa to serial na podstawie książki Bernarda Cornwella, o chyba tym samym tytule. Opowiada on historię Utreda z Bemenburgu, lub jak kto woli, Utreda Ragnarsona, gościa, który był dziedzicem sporej ilości ziem, jednak w młodości został porwany i wychowany przez Duńczyków, jak kto woli Wikingów, którzy stali się dla niego główną rodziną. Niestety z czasem wszystko się sypie, a Utred zostaje wciągnięty w walkę o królestwo, gdzie staje po stronie historycznej postaci króla Alfreda. I tu zaczyna się naprawdę perełka. Chemia między postaciami i ich charyzma i unikalność to było naprawdę piękne. Serial ma 3 sezony, które obejrzałem równo w 3 dni. I serial jest dodatkowo tak dobry, że kładzie Wikingów na kolana i każe im wsać pałę i przyjąć spust z połykiem. W tym serialu przez 2 odcinki dosłownie dzieje się więcej niż przez cały sezon obecnych, mam na myśli 5 i 4 sezon, Wikingów. Spierdalaj! Przejdźmy do postaci. Od drugiego sezonu formuje się epicka drużyna, choć każda postać epicko zapada tu w pamięć. Mamy wojownika na max levelu Utreda, który nigdy nie przegrywa i zawsze przeżywa. Tak, w sumie, bo jest głównym bohaterem i jest kozakiem. I świetnie się go ogląda. Mamy maga bitewnego ojca Biokę, kochającego cycki Ethelwolda, pobożnego Alfreda i wkurwiającą jego konkubinę. Szkoda gadać. Ale wróćmy do drużyny pierścienia, która jest genialna. Utred i jego bracia broni. 10 na 10 w skali ruchu zakonnica Hilla. Brat broni, z którym przeżył niewolę, rzucający genialne teksty Irlandczyk, którego nie pamiętam imienia, nie wiem czemu, bo chyba ono nigdy nawet nie pada. Albo pada. Whatever. Kolega Benkart, co ma żonę prostytutkę, ale ją kocha i umie robić mieczem Citric. I na końcu kapłan bitewny, prawiczek Olvert. Większość scen bitewnych i akcji odbywa się z reguły, gdy są razem i wszystkie te negocjacje i walki są genialne w tym serialu. Spierdalaj! Spory nacisk jest również położony na Wikingów, czyli Duńczyków. Antagoniści są charyzmatyczni i ciekawi. Mamy historycznego Wikinga Ube, Brudasa Gutruma, brata Utreda kozaka Ragnara i wielu, wielu dobrych antagonistów dostających swój należyty czas ekranowy. Choć najbardziej z nich wszystkich w pamięć zapada właśnie Ube. Jego zachowanie i nieprzewidywalność i aparycja orczaka momentami robiła niezłe wrażenie. Spierdalaj! Okej, to było na tyle w dzisiejszym odcinku. Zachęcam do obejrzenia tego serialu, bo jak mówiłem, jest świetny i na pewno dobrze przy nim zmarniecie czas. Ja się z wami żegnam, komentujcie, subskrybujcie, czerwony magiczny guziczek, klikajcie, nie żałujcie.